Cześć, mam na imię Bartek i witam Was w Piastowskim Gnieźnie. Miejscu, które zapewne znacie z lekcji historii. To tutaj odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego oraz wizyta cesarza Otona III w 1000 roku. O tym, kim jestem oraz jakie projekty udało mi się zrealizować, możecie przeczytać poniżej. Teraz chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o moim projekcie. Przybywając do Gniezna, można zobaczyć katedrę, ekspozycję Muzeum Początku Państwa Polskiego, starą parowozownię czy Muzeum Zabytków Kultury Technicznej. Jednak w całym mieście ciągle jest mało miejsc wyłącznie przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, gdzie w ciekawy sposób mogłyby poznawać historię miasta i regionu. Stąd pomysł na stworzenie historycznej strefy edukacyjnej, gdzie motywem przewodnim byłyby klocki Lego, które niesamowicie rozwijają zdolności wizualno-przestrzenne u dzieci. Wszystkie ekspozycje prezentowane w strefie edukacji wykonane byłyby z klocków w ramach 8-miesięcznych bezpłatnych edukacyjnych warsztatów dla grupy 54 osób w wieku od 10 do 18 lat. Na warsztatach za pomocą klocków odtworzylibyśmy m.in. gnieźnieńską parowozownię, zburzoną gnieźnieńską synagogę, interaktywną mapę państwa gnieźnieńskiego czy słynną gnieźnieńską fabrykę Bolesława Kasprowicza. Po ekspozycji poruszalibyśmy się przy pomocy mobilnego przewodnika, który dostarczałby zwiedzającym dodatkowych informacji. W skład stref edukacji weszłyby również miejsca warsztatowe, interaktywne gry czy przestrzeń do projekcji filmów. Chciałbym, aby strefa edukacji historycznej była miejscem zabawy i nauki oraz wymiany myśli i odkrywania na nowo naszej historii w niekonwencjonalny sposób. Na koniec pozostaje tylko zaprosić Was wszystkich do Gniezna.